Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak wszyscy wiedzą, komuniści to dążą po trupach do celu, no i teraz komuniści chcą zapakować Sąd Najwyższy, dlatego niszczą żony sędziów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co to znaczy po trupach do celu i że niszczą współmałżonków sędziów? No w Ameryce Sąd Najwyższy ma 9 członków, także 9 członków, jest to liczba nieparzysta, no i chodzi o to, żeby jak jest liczba nieparzysta, no to zawsze jest tak, że będzie jakaś tam większość. No teoretycznie może być większość, tak? 5 przeciwko 4, 4 przeciwko 5, no i te wszystkie inne kombinacje, 1 do 8, 2 do 7 i tak dalej, i tak dalej. Także może być za, przeciw. No i sędziowie w zasadzie są wybierani przypadkowo, ale to nie jest taka zupełny przypadek, no bo umierają w różnych czasach, zasadniczo to nie rezygnują. Ginsburg, komuniści błagali ją w czasie Obamy, żeby zrezygnowała. Ona umarła za Trumpa, no i Trump miał szansę na nominację. Teraz nominowana jest Ketanji Brown Jackson, bardzo kontrowersyjna, ona wypuszczała tam pederastów, nie dawała im nawet takiego minimalnego wyroku z paragrafu, także to, co prokurator sugerował, to dawała poniżej. No ogólnie ona jest komunistką o czarnym kolorze skóry, no i to jest taki sztandarowa przyszłość amerykańskiej partii demokratów, socjalistów, można powiedzieć komunistów. I tacy ludzie mają wypełnić Sąd Najwyższy. Pakowanie sądu, no co to znaczy? No to znaczy, że oni by chcieli, komuniści chcieliby coś zrobić, żeby było 11 sędziów, 13 sędziów powiedzmy, no i właśnie tych dwóch dodatkowych, czy dwie dodatkowe, czy cztery, żeby to było wszystko nominowane przez tych aktualnych przy żłobie, także jak komuniści są dzisiaj przy żłobie, no to wydaje, że po prostu jeżeli dopakują ten sąd do 13, no to znienacka się będzie więcej lewackich sędziów, no i oni teraz zaczną decydować. No bo dlaczego Sąd Najwyższy jest tak bardzo ważny? No bo sędziowie decydują o konstytucji, no bo oni są po to, żeby decydować, co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne. No i konstytucja mówi, że jest prawo do posiadania broni, no komuniści mówią, że trzeba skonfiskować. No i będą kombinować do tego momentu, że będą mieli wystarczająco dużo lewaków z jakichś tam Chicago, którzy powiedzą, że trzeba konfiskować broń w Ameryce, no tak jak powiedzmy w Nowej Zelandii. Nie biorą pod uwagę, że powiedzmy morderca, który zamorduje jedną, dwie czy trzy osoby, to kara śmierci nie jest wykonywana. To nie widzą rozwiązania, że to by rozwiązało połowę problemów z bronią, jeżeli byłyby egzekucje i kara śmierci za morderstwo, powiedzmy. Nie biorą pod uwagę, że ktoś, kto ma nielegalny, posiada broń i jest złapany, jest wypuszczany po 48 godzinach. To też nie biorą kompletnie pod uwagę. Dla komunistów to jest najważniejsze, żeby normalny szary Kowalski, szary Smith nie miał broni, także jak przyjdzie ZOMO, jak przyjdzie policja, jak przyjdzie wojsko po niego, jak przyjdzie sekretarz partii, no to żeby on mógł się nie bronić. No i to chodzi, tak? To w takim ogólnym, szerokim sensie oni atakują legalnych posiadaczy broni. No bo w Ameryce połowa stanów, no to trzeba złożyć podanie, trzeba napisać do policji, dlaczego się chce, po co się chce. No jest dużo klubów strzeleckich i tak dalej. Jest dużo stanów, które w ogóle można nosić broń bez zezwolenia.
Ale w tych wszystkich tych bandyckich miastach, no to te bandyckie miasta, no to niestety są Chicago, Baltimore, Los Angeles, San Francisco, Detroit, no to są miasta prowadzone przez demokratów. Tam są po prostu największa budżetówka, tam są urzędy z socjalistów, demokratów, tam jest rozdawnictwo pieniędzy, tam po prostu jest to takie lewackie podejście, żeby na nich głosować, no, ale jest największy bandytyzm. Te wszystkie stany, te tak zwane niebieskie, no to są stany bandyckie. Tam ilość napadów, rabunków, włamań i tak dalej, no to jest w tych stanach, gdzie nie ma broni, to tylko bandyci mają broń. No i oni wygrywają. To każdy normalny człowiek to rozumie. No ale co tu się, wracając do zagadnienia. Ginny Thomas, żona jednego z sędziów, no ona napisała tekst w 2020 roku do Białego Domu, do Mike'a Meadows, no i ona tam właśnie wyraziła swoją opinię, że wybory były ukradzione. No i teraz ten bandycka komisja, która zajmuje się sprawą 6 stycznia, no bo co było 6 stycznia? No przez 2021 całe lato Antifa, czyli antyfaszyści, czyli komuniści, no bo antyfaszyści to są komuniści, oni mają tą czerwono-czarną flagę, oni po prostu Marksa powielają, chcą zrobić ten marksistowski system w Ameryce, to w żadnym mieście prowadzonym przez socjalistów, demokratów, Portland, Oregon, tam firma ubezpieczeniowa wydała chyba około 60 miliardów dolarów za zniszczenia. 60 miliardów dolarów. W Baltimore, gdzie prokuratorką jest czarnoskóra kobieta, no to ona powiedziała, że ludzie muszą się wyszumieć. No jak się mają wyszumieć, no podpalają, kradną, rabują, szabrują i tak dalej, i tak dalej. To takie były wytłumaczenia oficjalne tłumaczenia prokuratorów wybieranych przez komunistów, którzy po prostu mówią, że nie można karać, dlatego że większość tych ludzi to jest czarnoskóra, no i tłumaczą, że to jest po prostu rasizm. No, Martin Luther King, no to on mówił, że on marzy o takim dniu, że człowiek będzie człowiekiem i będzie oceniany na podstawie jego działań, a nie na podstawie koloru jego skóry. No, dzisiaj się okazuje, że kolor skóry jest najważniejszy, no i niektóre kolory skóry są preferencyjne, a inne są po prostu niszczone. No i ta Ginny Thomas powiedziała, że to jest ukradzione, no i teraz właśnie komuniści chcą zniszczyć sędziego za zdanie swojej własnej żony. No to nawet Niemcy chyba nie rozstrzeliwali za grzechy rodziców. No w każdym razie nikt, normalni ludzie przez ostatnie 10 tysięcy lat, no to się zgadzali, że dzieci nie mogą odpowiadać za grzechy swoich rodziców, no ale to pośrednio znaczy, że i mąż nie może odpowiadać za grzechy swoich współmałżonków, no a komuniści chcą to zrobić, no oni po prostu chcą to zrobić, żeby on się wycofał, także on ma się wycofać. Komisja wypuściła po prostu tą informację, żeby zawstydzić sędziego Thomasa, żeby on się wyłączył z sądu i żeby komuniści mogli wybrać kogoś innego. Także Clarence Thomas, zaczęło się błyskawicznie ściganie. No zaczęła się w zasadzie polowanie na czarownicę. To w Ameryce 2022 i mamy polowanie na czarownicę. Szczególnie taka, żeby zrezygnować
zrezygnował, no to najbardziej krzyczała reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortez. Ona w sumie to chyba powinna się nazywać Alexandra Ocasio-Marquez-Cortez. No a żeby był usunięty, no to reprezentantka Ilhan Muhammad Omar. Ona przyjechała jako młoda kobieta z Somalii. Jej ojciec budował socjalizm w Somalii. Wygonili ich tam kijami z tej Afryki do Ameryki. No i córka przyjechała i została komunistką w Kongresie Amerykańskim. No myślę, że no szanse na to, że ona nie będzie wybrana, no to są zerowe, no bo ona jest z Minneapolis, ona jest z regionu, gdzie przyjechało około 300 tysięcy Somalijczyków, no i ona w tym regionie jest reprezentantką i ona będzie wybierana zawsze, tam nie ma konkurencji dla niej, także 300 tysięcy Somalijczyków, połowa przypuszczalnie komunistów, których Somalijczycy wygonili z własnego kraju, będzie głosowała na Ilhan Omar, no a ona będzie budowała socjalizm. Także ona, Ilhan Muhammad Omar, ona chce go, żeby po prostu go usunąć. No, większość ludzi to mówi, żeby się po prostu wycofał. No, dlaczego jest takie huzia na juzia? Dlaczego to jest taki atak na sędziego? No, dlatego jest atak na sędziego, że to jest, żeby to zniszczyć powiedzmy Sąd Najwyższy, bo tak jak wspominałem, decyduje o prawach do posiadania broni, o aborcji, o rasowych preferencjach i tak dalej. No i cały ten administracja, ten komitet centralny, ten cały system komunistyczny demokratów, to się obawia, że Sąd Najwyższy będzie po prostu decydował w takim kierunku konserwatywnym, w takim kierunku republikańskim, w takim normalnym kierunku. Dlatego chcą wleźć jeszcze do Sądu Najwyższego, żeby już wszystkim rządzić i po prostu wszystkim trząść. Jeżeli tak się zastanowić, to faktycznie czy Sąd Najwyższy jest celem tego wszystkiego, no to gazety komunistyczne, te szczekaczki, te wszystkie szmatławce, te wszystkie CNN-y, nie CNN-y, New York Times'y i Washington Post i tak dalej, no to oni piszą takie pierdoły, nagłówki tego rodzaju, że John Roberts to już jest na krańcu swoich tam nerwów, tak? Także Roberts też powinien zrezygnować. Justice Thomas, czyli sędzia Thomas, w zasadzie niszczy integralność Sądu Najwyższego, no i musi się wycofać. No to jest takie polowanie, to jest nagonka, to jest po prostu coś strasznego. To jest najgorsze jest to, że jeżeli oni by osiągnęli, jeżeli by się ustanowił taki standard, że sędzia musi się wyłączyć, czy zrezygnować tylko dlatego, że kiedy powinien zrezygnować? No powinien zrezygnować, jeżeli przypadek czy sprawa w sądzie, który ma decydować, no to dotyczy jego rodziny albo ma jakieś tam zaangażowanie finansowe. No to dlatego musi się wyłączyć. No i tak samo, jeżeli by była jakaś taka sprawa, która doszłaby do Sądu Najwyższego i dotyczyłaby właśnie członka rodziny, no to musi się z tego wycofać. No, ta wspomniana Ketanji Brown Johnson, no to ona powiedziała, że jeżeli byłaby jakaś sprawa, jeżeli ona byłaby w Sądzie Najwyższym, no to jeżeli jakakolwiek sprawa by było przeciwko Harvardowi. Harvard, no to jest uniwersytet na wschodnim wybrzeżu, założony tam w 1620 którymś roku. No dzisiaj supermarksistowski. Dzisiaj supermarksistowski. Tam bardzo dużo marksistów z Polski. Z Polski w latach 81 do Magdalenki, no to przyjechało bardzo dużo polskich komunistów.
komunistów, oni tam pracują i pracowali na wydziale szlawistyki. Między innymi zapraszali tą komunistyczną świnię Michnika, także że to są właśnie tego rodzaju ludzie. No ale także mamy nie tylko czarnoskórych komunistów jak Ketanji, ale mamy też polskich komunistów w Ameryce pracujących, prowadzących wydział slawistyki na tym Harvardzie. Także no jest nagonka, jest straszna nagonka. Nie było powodu, żeby komisja wypuściła tą informację. To po prostu była wredność i perfidia socjalistów, żeby po prostu obsmarować sędziego niesłusznie, można powiedzieć. No i teraz część z komisji z tej swojej wredności, to oni chcą, żeby sędzia Tomasz wypowiedział się na ten temat, no ale sędzia ma wszelakie prawa do tego, żeby jednak nie wyłączać się z tego. No na niższych poziomach w sądzie, no to są możliwości, no ale w sądzie najwyższym, no ta niezależność, no to musi być, no bo jeżeli by doprowadzili do takiego precedensu, że ktoś naokoło sędziego będzie decydował o tym, czy sędzia ma się wypowiadać, czy nie, no to mogą odstrzeliwać sędziego po sędziem i wtedy te decyzje nie będą prawidłowe. No i sędzia nie może być zmuszony przez tłum, przez motłoch, kongres, przez prezydenta. Oni mają być niezależni, żeby w zasadzie to podjęli decyzję. Nie mogą patrzeć się na popularność czy na brak popularności. Oni nie są aktorami, oni nie są w biznesie rozrywkowym. Oni muszą to robić, co powinni robić. Także tych 9 sędziów jest bardzo ważne. Teraz balans jest właśnie bardziej w kierunku konserwatystów. No i komuniści teraz zwariują. Jest w sumie 7 miesięcy do wyborów kongresowych. Biden powiedział, że wypuści zapasy strategiczne olejowe w Ameryce. Tych zapasów strategicznych olejowych, no to w sumie jest na 9 dni użytkowania. Dlaczego te się nazywają zapasy strategiczne? No bo one miały być, cywile mieli nie jeździć i wojsku miało starczyć tych zapasów strategicznych na ładnych parę miesięcy do walki, do obrony i tak dalej. Na teraz popularność Bidena spada, no to on wypuszcza zapasy strategiczne. No trzeba pamiętać, że te zapasy strategiczne oleju, benzyny i tak dalej będą musiały być odkupione z powrotem, no bo za pół roku, jak ceny dojdą do siebie, za 7 miesięcy, jak ceny dojdą do siebie, no to już Kongres Republikański będzie musiał odkupywać to. No ale to jest takie chaotyczne działanie, chaotyczne i planowane, tak? No to planowane, no bo załatwić sędziego, który nie szczeka po linii partyjnej komunistów, no to jest wredność z punktu widzenia ludzkiego, z punktu widzenia uczciwości takiej humanistycznej, z punktu widzenia konstytucji, no to jest bandytyzm polityczny, to jest coś strasznego, co nie powinno się dziać. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, praktycznie zdemonetyzowanego filmiku. Wszystkie ostatnie 5 filmików było zdemonetyzowanych. W ciągu 5 minut od wrzucenia na serwer, nawet jeszcze przed opublikowaniem, kiedy oglądacie to o 8 rano. Zdrowia dla konserwatystów.
przekaz dla konserwatystów zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na jakimkolwiek kontynencie na ziemi, głosujcie na normalnych, patrzcie się, co komuniści robią, nawet z taką sprawą jak Sąd Najwyższy. No, Sąd Najwyższy to jest ostatnie miejsce, gdzie jeszcze konserwatyści są, no bo jednak prezydenci co 4 lata są konserwatywni i socjalistyczni i jest szansa nominacji. Zdrowia dla normalnych.